Scena teatralna Polskiego Radia Rzeszów prezentuje. To nie była słynna restauracja, ani nawet marny bar ze śpiącymi przy kuflach smakoszami zupy chmielowej. Gdy jednak zapytać rzeszowianina lub rzeszowiankę w sile wieku, co to był bunkier? Odpowie bez namysłu. Sklep, gdzie stało się w kolejce po wódkę. Kochaninka, dla mnie połóweczkę, jak zwykle stołowej. Bunkier. Słuchowisko Polskiego Radia Rzeszów to swoista encyklopedia kawiarń, barów i lokali różnej kategorii istniejących przez dekady w Rzeszowie, ożywiona wspomnieniami bywalców i pracowników. Jest obrazkiem, pozornie żartobliwym przypisem do naszych obyczajów, zaczerpniętym z książki Rzeszowskie Piekiełko, ABC powojennych i PRL-owskich lokali Agnieszki Skowron-Wilusz i Janusza Pawlaka. Bunkier. Premiera na antenie Polskiego Radia Rzeszów w niedzielę o godzinie 19:00. W roli narratora Przemysław Tejkowski. Realizacja akustyczna Maciej Rosół. Adaptacja i reżyseria Andrzej Zajdel.